Enzymowiec poranny, wersja porannego kakaowca na okres od jesieni do wiosny z dodatkiem dużej ilości młodych kiełków. Kiełków pół na pół fasoli mung i zielonej soczewicy. Na ten posiłek biorę wszystkie składniki w ilości takiej jak na kakaowiec i dodatkowo kiełki. Pierwszy odważam 70 g rodzynków i 60 g łuskanych pestek słonecznika. Do namaczania przed przygotowaniem posiłku pestki słonecznika zalewam mocno ciepłą wodą z kranu, a rodzynki lekko ciepłą. Namaczam je przykryte kilkanaście minut do pół godziny. Z miski ze słonecznikiem wyławiam wcześniej nasiona z czarnymi łuskami. Ze słonecznikiem chodzi mi głównie o wypłukanie zanieczyszczeń, a z rodzynkami o rozmiękczenie ich. Słonecznik i rodzynki przepłukuję pod bieżącą wodą, odsączam nasicie i wrzucam do naczynia, w którym wszystkie składniki rozdrabniam, dodatkowo ogrzewam przed jedzeniem i z niego potem jem. Z naczyń, którymi dysponuję, najlepiej sprawdza mi się do tego taki litrowy kubek pojemnik z cyklu naczyń ze stali nierdzewnej z Indii. Lepszy byłby szklany lub ceramiczny, żeby jedzenie nie miało kontaktu ze składnikami ze stali, lub jeszcze lepiej naczynie ze złota. Od czasu do czasu do porannego enzymowca i kakaowca wkraplam sobie kilka kropli złota koloidalnego, unikalnej czystości od pana Pike Bieguńskiego. W enzymy zacząłem wierzyć od czasu zapoznania się z badaniami, odkryciami i wnioskami z nich Williama Howella. Na ten temat zapraszam posłuchać na wideo o mojej metodzie przygotowywania dużej ilości kiełków na kilka dni. Do smaku dodaję szczyptę cukru wanilinowego. Lepszy byłby ekstrakt z prawdziwej wanilii. Kurkumę na wzmocnienie odporności, którą dodaję gdzie tylko mogę do jedzenia. Pochłaniam jej przez rok ponad kilogram. Trzy mocno czubate łyżeczki kakao. W odróżnieniu do mocno słodzonego kakaowca, do enzymowca dodaję tylko jedną łyżeczkę cukru albo wcale. Tyle mi wystarcza do smaku za sprawą rozdrabniania z pozostałymi składnikami również rodzynków i dzięki dodatkowi kiełków. Dzięki rozdrabnianiu składników mocną, wysokoobrotową stopą mogę wziąć do jednego posiłku 4-5 garści kiełków. Dużo. Jak zwykle dodatek oleju słonecznikowego, a jak stoję finansowo lepiej, oleju kokosowego. Rozdrabnianie robię kilka razy dłużej niż fragment pokazany na wideo. Wodę dodaję mocno ciepłą, w ilości tylko tyle, żeby dało się dobrze rozdrobnić, bo do całej objętości posiłku dochodzi jeszcze mleko kokosowe. Na moją porcję biorę 70-75 g mleka kokosowego o zawartości kokosa 85%.
Mój sposób na zabezpieczenie go w lodówce, mocny metalowy klips zamykający otwór w kartonie i dodatkowo na wierzch torebka foliowa i gumka. Po dodaniu i wymieszaniu mleka kokosowego kubek z posiłkiem umieszczam w misce z mocno ciepłą wodą. Bardzo ważna temperatura. W odróżnieniu do porannego kakaowca, enzymowiec podgrzewamy wolno, stopniowo, tylko do temperatury ciepłej, tak żeby zachować wszystkie enzymy. Miskę z ciepłą wodą i kubkiem z posiłkiem zwykle od razu biorę do pokoju i przytrzymując palcami jem z kubka pływającego w ciepłej wodzie, żeby zawartość była do końca przyjemnie ciepła. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Telefon mam zwykły, ze słuchawką na spiralnym kablu. Odbieram go, jak jestem w pobliżu. Nie słyszę go, robiąc coś poza domem. Proszę cierpliwie telefonować do skutku oraz korzystać z e-mail, kontaktu do mnie za pośrednictwem Facebook i Telegram. Zapraszam w odwiedziny, korzystać z tutejszej przyrody, doświadczać różnej aktywności na powietrzu, próbować ogródkowania własnymi rękami z możliwością wzięcia sobie w użytkowanie kawałka ziemi, niezobowiązująco, i na różne konsultacje, jak radzić sobie poza miastem, jak mieć własny prąd i ogrzewanie ze słońca, doświadczyć bezpośrednio pieców z paleniskiem Rocket, zrobić razem ciasto na chleb na zakwasie i upiec go, i na przytulanie. Przyrodnicze okolice 30 km od Warszawy, od strony Okęcia, wzdłuż drogi numer 8 na Katowice i Wrocław.